Fatalne wieści ze świata polskiego aktorstwa. Nie żyje Janusz Rewiński, aktor, który stworzył wiele ikonicznych ról i przez lata rozśmieszał Polaków. Słynny siaraz, killera, miał 74 lata. Spis treści, kim był Janusz Rewiński, filmowa kariera Janusza Rewińskiego. Śmierć Janusza Rewińskiego, kim był Janusz Rewiński? Janusz Rewiński urodził się 16 września 1949 roku w Żarach. Ukończył technikum budowy silników lotniczych we Wrocławiu, a następnie w 1972 roku ukończył Wydział Aktorski PWST w Krakowie. Już podczas studiów występował w prowadzonych przez Wiesława Dymnego spotkaniach z Balladą oraz w Piwnicy pod Baranami. Gdy ukończył studia, trafił do Poznańskiego Teatru Polskiego, gdzie występował w roku 1972, a w latach 1978-82 występował w Warszawskim Teatrze Komedia. Został na kilka lat zaangażowany do kabaretu, tej, a swoje umiejętności kabaretowe wykorzystał potem w kabareciku Olgi Lipińskiej. Założyciel Polskiej Partii Przyjaciół Piwa, z ramienia której w latach 1991-93 był posłem na Sejm RP. Filmowa kariera Janusza Rewińskiego. Janusz Rewiński ma bogatą karierę filmową i telewizyjną. Zagrał w takich produkcjach, jak m.in. To tylko rok, Podróże pana Kleksa, Zmiennicy. Pierścień i róża, Uprowadzenie Agaty, Killer, Killer Uw 2 Uch, Tygrysy Europy. Sukces, Gul Czas, A jak myślisz, Jarik, kosmiczna nominacja, superprodukcja. Ryś, wielbiony aktor nie żyje. Miał 77 lat, wielbiony aktor nie żyje. Miał 77 lat. Smutne wieści z aktorskiego świata. Jak poinformowali przedstawiciele Teatru Żydowskiego w Warszawie, nie żyje Jan Szurmiej. Wybitny aktor miał 77 lat, śmierć Janusza Rewińskiego. Janusz Rewiński zmarł 1 czerwca 2024 roku. O jego śmierci właśnie poinformował syn, Jonasz Rewiński, który jest dziennikarzem kanału TVP World, który napisał w sieci. Pożegnanie, którego miało nie być złamane serce, 1 czerwca tata stoczył walkę ze swoim stanem zdrowia. Niestety tym razem nie dał rady, przez wiele lat tata dawał radość i uśmiech nie tylko nam, ale i wszystkim wokół. Teraz świat jest jakby taki sam, ale uśmiechu nagle zabrakło. Janusz Rewiński. Aktor, satyryk, poseł na Sejm i kadencji. W trudnych momentach pocieszał nas mówiąc, fokus na pozytyw. Ale czy dzisiaj to jeszcze możliwe? Dziękujemy za wszystko. Gdziekolwiek teraz jesteś, mamy nadzieję, że mają rozmach. Buenas noches, señor Sharra.